Kiedy Jezus wstąpił do nieba, a co podczas tego robił? Błogosławił. I wynika z tego bardzo prosty wniosek. Chcesz iść do nieba? To błogosław. A błogosławieństwo to nie jest tylko znak krzyża, który czyni kapłan na zakończenie Mszy Świętej. Błogosławieństwo to jest życzenie dobra drugiemu człowiekowi, a to przecież może czynić każdy. W Starym Testamencie znajdujemy zachętę, abyśmy zamiast złożyczenia błogosławili. I wiadomo, nie zawsze jest łatwo. Są ludzie, którzy już na sam ich widok już nam podnosi się ciśnienie, już mówimy, jacy oni są trudni. Ale pomyślmy, że na te osoby wszyscy tak patrzą. I jeśli my tego nie przyłamiemy, nie będziemy tymi pierwszymi, którzy wyjdą do nich z pomocną ręką, nie powiemy jakiegoś dobrego słowa, to nie ciągle będą musieli, że to jest jedyna na nich reakcja. A poprzez to dobre, które im udzielimy, może oni się na chwilę zatrzymają, zastanowią, skłonią się do dobrego i uczynimy naprawdę ważną misję w życiu.